Hejka, z tej strony Radomir. Zapraszam Was na materiał specjalny. Przed Wami seria próby dubbingowe, w której usłyszycie mnie w różnych projektach lektorskich i fandubbingowych. Tym razem dołączam do akcji Czytaniem Ratujemy Mięśnie i zachęcam Was do kupna bajki oraz nagrania swojego fragmentu, wspierając tym samym Mikołaja Karelusa, chorego na rdzeniowy zanik mięśni, SMA. Łukasz Nowak. Rycerz Mikołaj pokonuje smoka. Czyta Radomir Babiński, założyciel Strefy Polskiego Dubbingu. Pewnej nocy Mikołaj spał bardzo niespokojnie. Gdy obudził się rano, jak zwykle zawołał rodziców i poprosił, żeby pomogli mu wstać. Ale tym razem chłopiec nie był tak smutny jak zwykle. Mamo, mamo! W nocy odwiedziła mnie wróżka! Zawołał radośnie. Jaka wróżka? Z niedowierzaniem zapytali rodzice. Dobra wróżka, była piękna. Miała na sobie niebieską sukienkę, na której były obrazki z naszych wycieczek. W ręku trzymała kolorowe pawie pióro, a na głowie miała wianek z polnych kwiatów. I co ci powiedziała? Dopytywał tata. Powiedziała mi, że można pokonać smoka, który mnie odwiedza i nie pozwala mi się bawić, chodzić i łobuzować. Jak to zrobić? Zapytała mama. Powiedziała mi, że teraz muszę stać się dzielnym rycerzem, jednak sam smoka nie pokonam. Żeby zwyciężyć, będę potrzebował wielkiej drużyny, która pomoże mi zrobić zbroję. Smok przestraszy się tej zbroi, ucieknie i nigdy więcej do mnie nie przyjdzie. Ale taka zbroja będzie bardzo ciężka. Zauważył zmartwiony tata. Nie, tatusiu, ta zbroja będzie bardzo lekka, ale musi być wykonana z serduszek. Bardzo wielu serduszek podarowanych przez bardzo wielu ludzi. Jak dużo serduszek potrzebujesz, synku? Aż 9 milionów, odpowiedział Mikołaj. Rodzice posmutnieli i zaczęli zastanawiać się, skąd wziąć tak wiele serduszek. Ale nie poddawali się. Przecież byli tak samo dzielni jak ich synek Mikołaj. Poprosili babcię, aby przez jakiś czas zaopiekowała się ich walecznym rycerzem. Spakowali bagaże i wyruszyli w świat na poszukiwanie drużyny rycerza Mikołaja. Odwiedzili wiele miast i wsi. Pytali każdą napotkaną osobę, czy nie zechciałaby dołączyć do drużyny rycerza Mikołaja. Każdego, kto chciał pomóc rycerzowi w walce ze smokiem, pytali, ile serduszek na zbroję może przygotować. Niestety nie każdy był gotów pomóc Mikołajowi. Na szczęście wielu ludzi miało dobre, otwarte serca i z każdym kolejnym dniem worków z serduszkami przybywało. Pewnego dnia było ich tak dużo, że samochód, którym je wieźli, nie mógł wjechać pod górę. Wtedy poprosili o pomoc napotkanego przy drodze gospodarza. Ten z chęcią przyprowadził konia, który pomógł im wjechać na górę. A co wy tam wieziecie? Zapytał zaciekawiony gospodarz. Serduszka na zbroję naszego rycerza Mikołaja, które zebraliśmy od jego drużyny. Odpowiedzieli rodzice i opowiedzieli mu historię o smoku i dobrej wróżce. Gospodarz bardzo się przejął. Też chcę być w drużynie rycerza Mikołaja. Zawołał. Jestem skromnym człowiekiem i niewiele mam. Przyjmijcie ode mnie jedno serduszko. Okazało się, że było to ostatnie z potrzebnych 9 milionów serduszek. Czym byłby rycerz bez konia? Zakończyłem już pracę w polu. Zabierzcie mojego konia, żeby Mikołaj miał czym wyruszyć na walkę ze smokiem. Dodał gospodarz na pożegnanie. Wdzięczni rodzice podziękowali gospodarzowi i wrócili do domu. Jeśli jesteście ciekawi, jak dalej potoczyła się historia, to zachęcam do zakupienia bajki Rycerz Mikołaj pokonuje smoka i dołączenia do akcji Czytaniem ratujemy mięśnie.